Dzisiaj ruszamy eksplorować opuszczoną kaplicę grobową rodu Trębickich. Kaplica została zbudowana w stylu neogotyckim w pierwszej połowie XIX wieku. I teraz czas opowiedzieć historię pochowanych tu osób. W 1799 roku agronom, prawnik oraz były poseł ziemi inflanckiej do Sejmu czteroletniego Antoni Trębicki Herbuś Lepowron zakupił majątek, na który składała się wieś Łomna. W 1820 roku dzięki pomocy agronoma Michała Oczopowskiego Trębicki zmodernizował swoje gospodarstwo oraz stworzył manufakturę urządzeń rolniczych. Chciał założyć w swojej miejscowości pierwszą szkołę rolniczą na ziemiach polskich. Ostatecznie powstała ona na Marymoncie, jednak bez jego udziału. W 1834 roku Antoni Trębicki zmarł, wcześniej popadłszy w depresję w związku ze śmiercią swojego syna Stanisława. Wówczas Zofia z Rykaczewskich Trębicka, która przeżyła swojego męża o 33 lata, otrzymała te dobra i nimi umiejętnie gospodarowała. Ale wpierw trzeba zobaczyć, czy da się wejść do środka. Da się. Jesteśmy w środku kaplicy. Tutaj zobaczcie wschód słońca. Jesteśmy tu rano. Druga katownica. I tutaj tabliczka informacyjna. Dom pamięci Zofii Trębickiej z Rykaczewskich, małżonki Antoniego Trębickiego. Urodzona w 1785 roku, zmarła w 1867. Tutaj też tablicę poświęconą hrabiemu Antoniemu Trębickiemu. Drzwi wejściowe tej kaplicy. Gdzieniegdzie na ścianach można jeszcze odnaleźć ślady fresków, ale niestety, ponieważ ta kaplica ma kilka stuleci, to już farba, już te ślady, które można było odnaleźć, się zatarły naturalną koleją czasu. W tym miejscu już ten fresk się zatarł, ale tutaj przebiegał dalej, tutaj i później tak leciał na górę. Thank you.
oczywiście centralne miejsce tej kapliczki, tutaj krzyż. I tutaj miejsce, gdzie zapalano znicze, składano kwiaty. Może też tutaj odprawiano nabożeństwa ku pamięci pochowanych tutaj małżeństwa Trębickich. Dobrze, zaraz zobaczymy tutaj, co jest na dole. Natomiast tutaj, po prawej stronie, musicie zwrócić uwagę na takie metalowe wzmocnienia, ponieważ ta kaplica ma już naprawdę paręset lat. No to bez zabezpieczenia, bez uzupełnienia o takie elementy konstrukcji, ta kaplica już dawno by się zawaliła. A teraz zobaczmy, co tutaj znajduje. Zobaczcie, masa śmieci, alkoholi.